Mam przyjemność rozmawiać z panią Elżbietą Szatkowską, opiekunem drużyny, która zajęła dzisiaj pierwsze miejsce. Pani Elżbieto, może mi pani powiedzieć, czy jest pani dumna ze swoich chłopców? No, oczywiście, że jestem dumna, bardzo dumna. Kibicowałam im cały czas i cieszę się ogromnie, że zdobyli pierwsze miejsce. Miałam nadzieję, że tak będzie do końca i nie myliłam się. Chłopcy, możecie mi powiedzieć, jak